Serdecznie zapraszam do mojego ogrodu pod szumiącą lipą. Witajcie w ogrodzie pod szumiącą lipą. No dzisiaj, jak widzicie, pogoda strasznie brzydka. Od samego rana pada deszcz. Wprawdzie nie jest zimno, nie ma wiatru, ale pada. Musiałam nawet schować karmidło pod domek, bo żeby nie stały i nie jadły na deszczu. No teraz troszeczkę przestało padać. A musieliśmy zdjąć z góry tą plandekę, ponieważ jak deszcz pada, to niestety siatka nam się wyciągała i robiła się taka niecka tutaj pod spodem. I właśnie od jednej z Was dostałam informację, że ona miała podobną sytuację i zrobiła sobie taki po prostu kratkę tutaj z bambusowych tyczek i na to dała plandekę. I dzięki temu siatka się nie wyciąga, więc będziemy tak robić, tylko może Romek powiedział, że może listewki trzeba będzie takie cienkie, tu kratkę z cienkich listewek zrobić, bo bambusy chyba mam trochę za cienkie i wtedy tą plandekę na tą siatkę, no bo te bidoki tutaj mają, te bidulki moje tutaj mają mokro i karmidło, widzicie, wstawiłam tam pod domek, żeby chociaż jak deszcz pada, mogły sobie tam jeść pod domkiem, to na nich nie pada. No już zaraz jakąś trawę Wam skoszę, wprawdzie trawa mokra, no ale zobaczcie, jak one już czekają na trawę. Wszystko tutaj już, co było, pozbierały. No, powiem Wam, że wstrętnie jest. No, ja wam współczuję, ale możecie iść do domku, do środka i tam się schować. Albo pod domek, tam jest tak przytulnie. No nic, idę troszkę trawy im skoszę. I już kurki zadowolone. Już mają trochę świeżej trawki. To mogą sobie poskubać. Jednak trawa to jest najlepszy przysmak. No, skupcie, bo póki jest jeszcze trawa. No na szczęście w zimie jest, jak nie będzie śniegu, to trawka będzie cały czas. No tak, jagódka. Dobrze. Na razie przestało padać, więc idę poprosić Romka, żeby mi poprzywoził taczką ten kompost, bo powiem Wam, że po tych 2 dniach wożenia kompostu przewiozłam chyba z 8 taczek, no to mój kręgosłup troszkę ucierpiał i już musiałam maścią się smarować wczoraj, no bo odczuwałam tam w tej części dolnej kręgosłupa, gdzie wtedy tak bardzo mnie bolało i nie mogłam się ruszać i już dostałam już stracha, że znowu mnie coś złapie, więc dzisiaj poproszę Romka, żeby mi do tunelu poprzywoził tego kompostu, żebym mogła tam uzupełnić te skrzynie. No i dzisiaj chociaż to zrobię. No bo na zewnątrz raczej nie da się nic robić, bo bardzo mokra ziemia. Ramzes oczywiście jak co rano robi obchód warzywnika, a teraz chodzi nawet i sprawdza kury grzecznie. Ramzes oczywiście przyszedł odwiedzić kurki. Sprawdzi. No widzicie? Przyszedł Was odwiedzić. A Wy się go nie boicie. Nie wolno, Ramzes. Grzeczny jesteś pies, tak? No
No, musi się przyzwyczaić do nich, one się muszą przyzwyczaić do niego, ale jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze jest. One się tak nie boją, najwyżej odskakują, bo wiedzą, że on i tak nie przejdzie tutaj. Tak? Grzeczny jesteś. Nie, nie wolno, nie wolno. Muszę kamerę tutaj założyć na noc i zobaczyć, czy tutaj nic nie chodzi, żaden lis dookoła kurnika ani kuna, bo Ramzes tutaj wącha dookoła, więc podejrzewam, że może lis albo kuna chodzić tutaj. No ale tutaj na tych słupach od prania sobie powieszę kamerę dzisiaj i zobaczymy, czy tu coś krąży w nocy. No, kurnik jest tak grube ściany ma, że raczej nic się tutaj nie dostanie. Zresztą widać by było na kurniku, czy tutaj ktoś drapał może albo gryzł coś, ale nic nie widać, nie są w ogóle uszkodzone ścianki. Siatka też nie jest uszkodzona, tylko troszeczkę tam na górze było przygięte. Siatka, może wiewiórka albo kuna tutaj po siatce na górze chodziła, nie wiadomo, więc dzisiaj sobie siatkę tutaj, więc dzisiaj sobie kamerę tu założę i wtedy zobaczymy, przekonamy się. No chodź, Ramzes. Chodź, chodź, niech one sobie jedzą. Chodź, chodź, chodź. Bo one już profilaktycznie weszły do domku, do kurnika. Chodź, idziemy, idziemy tam. No, chodź, niech one spokojnie sobie jedzą tą trawkę. Chodź, chodź, zobaczymy tu, ile liści jest. Chodź, chodź, idziemy, Ramzes. Chodź. Widzicie, Romek mi pomoże dzisiaj przewieźć ten kompost, no bo ja to tak pełnej taczki to nie dałam rady, więc musiałam częściej jeździć, a Romek naładuje pełną taczkę, przywiezie, więc już szybciutko zaraz jeszcze może ze dwie taczki, trzy może i będzie wszystko tutaj przykryte. I bardzo się cieszę, że tutaj właśnie taka będzie dobra ziemia, bo naprawdę kompost się zrobił super. Zobaczcie, tak pięknie się przerobiło, że jest po prostu ziemia. A powiem Wam, że ten kompost miałam niezbyt dobrej jakości na początku, bo za dużo było trawy i zrobiły się takie, wiecie, takie... trawa się tak pozlepiała i bardzo to takie błoto się zrobiło. Taki gnój, można powiedzieć. Ale ja to wszystko rozbijałam, przesypywałam jeszcze suchym, brązowym, dosypywałam też jeszcze ziemi i tak wszystko kilkakrotnie przesypywałam, przerzucałam, że w końcu ładnie mi się to wszystko
rozluźniło i zrobił się bardzo fajny kompost. Także jestem zadowolona, że tutaj mogę teraz tak nawieść. No, będzie super, super tutaj ziemia na pewno. A resztę kompostu pójdzie tam na grządki. No i będziemy wtedy robić nową pryzmę kompostową z tego, co mam w tamtych komorach dwóch. Bo tam w jednej jest trawa z liśćmi, a w drugiej są wszystkie te odpadki z grządek, rośliny powyrywane, łodygi, no i odpadki kuchenne. I to wszystko trzeba teraz przemieszać, przełożyć jedną warstwę tego, jedną tego, jedną tego, no i będzie kompost. A jeszcze będę się szkoliła z mojej książki o kompoście. No i zobaczcie, jak bardzo mam tutaj fajnie zrobione. No i oczywiście wiadomo, że ta gorczyca i ten łubin, one wyjdą spod ziemi jeszcze, bo są tylko ścięte, więc i tak puszczą te, odbiją i tak od korzeni zapewne. Ale jak będą już na wierzchu i przyjdzie przymrozek, to przymrozi i wiadomo, że na to... na tym kompoście zostaną. A na wiosnę to wszystko lekko przekopię, przemieszam tą ziemię, no i będzie można sadzić rozsady pomidorów, papryki i ogórków i myślę, że będą bardzo dobrze rosły na takiej urodzajnej ziemi. I z prac ogrodowych to na dzisiaj tyle, bo bardzo pada. Ledwo zdołaliśmy tą ziemię tutaj przywieźć. No i zobaczymy co dalej. Kury nawet pochowały się już pod domek, więc nawet im się nie pokazuje, bo jak tylko mnie zobaczą, to zaraz wyjdą na ten deszcz, a nie chciałabym, żeby zmokły, więc szybko uciekam do domu. No i tyle na dzisiaj w ogrodzie. Jak widzieliście, pogoda fatalna, coraz gorzej na zewnątrz, coraz gęstszy deszcz. Dobrze, że udało nam się chociaż przewieźć ten kompost do tunelu i skończyć tam te grządki. Natomiast no nic więcej nie da się robić, nawet kury się pochowały pod domek, tylko szefowa, nie wiem dlaczego, chodzi sobie po deszczu i niczym się nie przejmuje. No boję się, żeby się nie przeziębiły, bo jednak takie mokre później wejdą do domku i będą przez całą noc, no myślę, że kury no zdają sobie sprawę z tego, co robią, bo nie wiem, w każdym razie reszta siedzi pod domkiem, ale do domku nie chcą wejść do kurnika. Dzisiaj pewnie szybko zrobi się ciemno, bo jest bardzo pochmurno. No, to może szybciej pójdą spać. A ja chciałam wam pokazać, ponieważ jak wiecie, z tyłu domku mam kłódkę, bo dla bezpieczeństwa zamykam tam. I jakie sobie fantastyczne kupiłam breloczki do klucza, do kłódki. Pokażę wam zaraz. Kupiłam sobie trzy różne breloczki. Zobaczcie, taki wspaniały breloczek z kogutem. One są zrobione z takiego pleksji chyba, z takimi właśnie motywami, skórami. Tu jest fantastyczny kogut. Tutaj jest taka kura podobna do mojej Grażyny. I tutaj jest kogut podobny do mojego Stefana. Zobaczcie, fajne są te breloczki, super, ale ten wielki kogut jest najlepszy, najfajniejszy. No i teraz będę mogła sobie przyczepić tu klucze, bo tak mam sam klucz osobno, no i mógłby się zgubić, a tak
będzie wiadomo, że to jest klucz od kurnika. Ale naprawdę fajne są, fajne są. A na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w ogrodzie pod szumiącą lipą. Jutro, mam nadzieję, że przy lepszej już pogodzie, przynajmniej bezdeszczowej. Pozdrawiam Was serdecznie. Do jutra.